Znaczy poza panami oczywiście, ale jesteście najważniejsi. Dzień dobry. To ja poproszę o sygnał, czy państwo są w zapisie, tak? Można zaczynać? No może poczekamy, aż premier skończy, żeby nie nakładać państwu wrażeń jednych na drugie. A czy pan premier jest już uprzejmy się wypowiadać, czy też jeszcze zmierza ku temu? Zmierza. Zmierza? To może się umówmy po prostu za 15 minut. Dobrze. Albo... To szanowni państwo, damy czas panu premierowi na krótką wypowiedź, bądź też dłuższą i wrócimy do państwa. Tak, nie ma sensu się nakładać i robić kakafonii. Słucham? Nie, dobrze, to my za chwilkę wrócimy. Każdy z nas jest osobnym bytem, choć jesteśmy koalicjantami, więc co, za 15 minut, czy tam za ile? Pani rzecz. Słyszałem, że pan premier przeszedł. Jest okej? Muszę powiedzieć, że Sejm dzisiaj też przeszedł, sam siebie. Powiedz, jak będziemy gotowi. No właśnie, to wykorzystamy ten czas, żeby się z państwem przywitać. Przypomnieć, przyszli, że trwa dziewiąte posiedzenie Sejmu. Którzy poszli najpierw słuchać pana premiera, a nie marszałka Sejmu. Będziemy o tym pamiętać, kiedy przyjdzie czas zadawania pytań. Ale teraz przyszedł czas, żeby podsumować to, co dzisiaj wydarzyło się na sali. Jesteśmy po bloku głosowań. Jest z nami marszałek Sejmu Szymon Hołownia i jest okazja do tego, żeby dać kilka słów komentarza do tego, co miało miejsce. Za nami głosowanie nad czterema ważnymi ustawami w sprawie liberalizacji prawa aborcyjnego. Panie marszałku, bardzo proszę. Szanowni państwo, to była dobra decyzja. Mówię tu o decyzji o tym, żeby ta debata w tak ważnej dla tylu Polek sprawie odbyła się 11 kwietnia. Odbyła się po wyborach samorządowych. Pamiętamy wszyscy tę atmosferę, która była w Sejmie, ja pamiętam dobrze, ten miesiąc temu. I to jest kolejny dowód na to, że jeżeli się ma 39,9, a wtedy taka temperatura w tej Izbie była, to nie podejmuje się ważnych decyzji i czeka się, aż się będzie miało regularne 37. I te 37 stopni dzisiaj zbliżone do normalnej temperatury już wczoraj było widać. Wczoraj, drodzy państwo, mieliśmy najspokojniejszą, najbardziej merytoryczną i najbardziej, powiedziałbym, taką z klasą prowadzoną, oczywiście do pewnego momentu, debatę na temat aborcji, jaką ten Sejm widział od co najmniej 30 lat. Zaryzykuję tezę, że dopóki wypowiadały się kobiety, to była to debata wręcz prawie wzorowa. Merytoryczna. Oczywiście panie nie zgadzały się ze sobą, przedstawiały stanowiska różnych partii politycznych, różnych klubów, ale to była debata z szacunkiem, to była debata taka, jaka powinna być, nawet w trudnych rzeczach. Kłopoty zaczęły się w momencie, kiedy swoje świadectwa zaczęli składać panowie w serii pytań i wtedy się zaczęło o Hitlerach, o Herodach, o różnych rzeczach, o których zwykle w takich sytuacjach słyszymy. Natomiast dopóki mówiły panie, mówię od tych z PiS-u, z Konfederacji, z Lewicy, z Trzeciej Drogi, z Koalicji Obywatelskiej, to była debata, której chciało się z uwagą słuchać. Dzisiaj to głosowanie, które mieliśmy przed chwilą i skierowanie wszystkich tych projektów do Komisji Nadzwyczajnej, to pierwszy taki przypadek od 28 lat w tym Sejmie. Od 28 lat. I dzisiaj, co powtarzam, nie głosowaliśmy przecież ani za 12 tygodniem, ani za kompromisem, tylko za tym, czy kontynuować rozmowę, czy ją przerwać. Zdecydowaliśmy, i to była dobra decyzja, wyczekiwana, żeby tę rozmowę kontynuować. Żebyśmy rozmawiali o tym, co realnie jest problemem, co nas dzieli, w jakiej sprawie mamy inne zdania. I to nie zniknie. My nie zamieciemy tego pod dywan. Mogliśmy to wyrzucić do kosza, ale na szczęście ani nie wyrzuciliśmy tego do kosza, ani nie zamietliśmy tego pod dywan. Tylko powołaliśmy dzisiaj, ona się za chwilę ukonstytuuje, Komisję Nadzwyczajną,
która się wszystkimi tymi projektami zajmie, która, jak słyszałem z propozycji, z deklaracji pani posłanki Żukowskiej, bardzo słusznej propozycji, będzie zamierzała przeprowadzić wysłuchanie publiczne, żeby włączyć obywateli, organizacje, ludzi w ten proces stanowienia prawa. Ta debata będzie się toczyła w pewnych ramach. Po to wymyślono parlamenty, żeby ludzie nie zabijali się na ulicach w ważnych dla siebie sprawach, w których się różnią, tylko żeby rozmawiali, żeby próbowali sprawdzać, czy jest możliwe rozwiązanie. Bardzo chciałem podziękować tym wszystkim przedstawicielom ugrupowań politycznych, z którymi tyle razy przyszło mi rozmawiać w ciągu tych ostatnich tygodni, przekonując, że to najlepsze rozwiązanie. Wykonaliśmy wspólnie kawał politycznej pracy. Bardzo się z niej cieszę, bo to oznacza, że możemy mieć nadzieję na to, że rozmowa również w tych najtrudniejszych sprawach będzie dobrą rozmową, mimo że konkluzja może być różna. Każdy z nas nadal stoi przy swoim stanowisku. Wczoraj nie mam takiego wrażenia, żeby ktoś kogoś przekonał. Chodziło raczej o to, żeby wyrazić swój pogląd publiczny. Każdy z nas stoi na swoim stanowisku. Każdy z nas będzie dalej decydował o tym, jaki kształt powinna przyjąć ta legislacja. My nadal w trzeciej drodze stoimy na stanowisku, że rozwiązaniem, że ten Sejm, nawet jeżeli wypracuje jakieś rozwiązanie, to zostanie zawetowane przez prezydenta Dudę. Dzisiaj zresztą o tym też była mowa na sali, nawet pan poseł Wipler o tym mówił. A więc jedyną drogą zmiany istniejącego stanu rzeczy jest referendum. Nie ma innej drogi i będziemy to powtarzać. Będziemy przyglądać się teraz, uczestniczyć też, członkinie naszej partii, naszego klubu będą uczestniczyć w pracach tej komisji. Będą to posłanki, które już w tej sprawie się wypowiadały. Widzieliście je państwo w tej debacie. Mam nadzieję, że komisja w ciągu krótkiego czasu, liczonego w miesiącach, małych miesiącach, będzie w stanie przygotować swoje sprawozdanie. Natomiast oczywiście to już jest teraz poza mną, jako marszałkiem Sejmu. Teraz decydować będzie komisja. Tak jak powiedziałem, za chwilę pani marszałek Wielichowska będzie konstytuowała tę komisję, a więc dowiemy się, kto będzie jej, mam nadzieję, przewodniczącą. Ta komisja składa się z 27 osób i tylko dwie to mężczyźni. Więc spodziewam się, że i kształt i prezydium będzie odzwierciedlało ten parytet, który został przez Wysoką Izbę ustalony. Drodzy państwo, tak, kamień spadł mi z serca dzisiaj. Kamień spadł mi z serca, bo zrozumiałem, że naprawdę w tej Izbie możliwe jest to, żebyśmy o tym, co nas różni, rozmawiali, a nie nawzajem wyrzucali sobie na samym wejściu projekty do kosza. Jeszcze raz powtórzę, wykonałem i wykonaliśmy przez ten czas ogromną pracę, żeby tak się stało. Żeby okazać w ten sposób szacunek wszystkim tym kobietom i wszystkim tym osobom, które oczekiwały od nas, że tą sprawą się zajmiemy. Mam nadzieję, że następne debaty, które w Sejmie będziemy obserwować w tej sprawie, będą równie efektywne, równie merytoryczne i prowadzone na równym poziomie, na równie wysokim poziomie, co to teraz. Opłacało się naprawdę poczekać tych kilka tygodni, żeby uzyskać taki efekt, z jakim dzisiaj mieliśmy do czynienia. Ja zwrócę państwa uwagę, że ta sprawa już na końcu dzieli też kluby w poprzek. Zobaczcie, że byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy zagłosowali, można powiedzieć, za dalszym procedowaniem projektu trzeciej drogi. Że niejednoznacznie wyglądało też głosowanie w sprawie tych wszystkich projektów w Lewicy. Że pojawiły się też różne inne głosy, oczywiście tego się spodziewaliśmy też w PSL-u. To pokazuje, jak bardzo różnorodny jest ten Sejm jako reprezentacja narodu. I to dobrze, że tak jest. Natomiast naszym zadaniem, moim zadaniem jako marszałka, naszym zadaniem jako osób, które planują pracę w tej Izbie, jest sprawić, żeby te różnice nas nie pozabijały, tylko żeby nas prowadziły dalej w tej rozmowie, którą chcemy tu toczyć. I prowadziły do decyzji, bo od tego jest Sejm, nie tylko od gadania, ale od podejmowania decyzji. Mam nadzieję, że komisja szybko uwinie się ze swoją pracą i będziemy w stanie nad tym tematem rozmawiać dalej. To tyle z mojej strony. Bardzo państwu dziękuję. Jeżeli macie pytania, to jak rozumiem,
Panie redaktorze, bardzo proszę. Cezary Kłosowicz, Telewizja Idź Pod Prąd. Ja chciałem zapytać w sprawie ustawy o KRS, która też dziś była głosowana, a dwa dni temu Europejski Trybunał Praw Człowieka przyjął kolejną sprawę przeciwko wymiarowi sprawiedliwości w Polsce, sprawę pastora Pawła Chojeckiego, który został skazany za krytykowanie Kościoła katolickiego i prezydenta Andrzeja Dudy. Chciałem zapytać, kiedy w Polsce będzie się można doczekać sprawiedliwości, nie trzeba będzie się odwoływać do Strasburga. Czy to jest kwestia tygodni, miesięcy czy lat? I co jeśli prezydent zawetuje tę ustawę o KRS? Spodziewamy się, że z panem prezydentem rozmowa w tej sprawie przywracania praworządności może być trudna, dlatego że jest osobą, która w psuciu praworządności w Polsce uczestniczyła, brała udział. Natomiast to nie zmienia faktu, że my mamy swoją pracę do wykonania. To, że Duda będzie coś wetował lub nie zwalnia nas z obowiązku pracy nad ustawami, tymi dotyczącymi prawa aborcyjnego, tymi dotyczącymi praworządności, tymi dotyczącymi antykoncepcji, wielu innych rzeczy. Pokój społeczny, który próbujemy zaprowadzić poprzez taką, a nie inną kulturę pracy w tej Izbie, mam nadzieję, że to się powoli zaczyna udawać, jest dla nas wartością najwyższą, najważniejszą i pokazujemy, że nawet takimi spornymi sprawami, ta jest kolejną sporną, bo jest spór między nami a prezydentem, między nami a poprzednią większością, warto się zajmować i warto w normalnej atmosferze, tak jak to miało miejsce na Komisji Sprawiedliwości, tak jak to miało miejsce przy uzgadnianiu poprawek, które jeszcze w ostatniej chwili uzgadniano, które dzisiaj były głosowane, a które połączyły tych, którzy nie zgadzali się co do nich, że warto to robić. Nie wiem, kiedy to nastąpi. Być może dopiero po zmianie prezydenta, być może wcześniej, jeżeli prezydent dojdzie do wniosku, że warto się zreflektować. Tak czy siak od nas samych wymagamy tego, żeby procedować, żeby pracować, żeby robić to, co należy do Sejmu, a co zrobi prezydent, niech on bierze za to swoją odpowiedzialność. TVN24. Dzień dobry, Sebastian Napieraj, TVN24. Panie marszałku, chwilę po głosowaniu środowiska kobiece wyraziły takie oczekiwanie, że jeżeli w Komisji Nadzwyczajnej nie ma zgody co do liberalizacji, to mogłaby być zgoda ich zdaniem do dekryminalizacji aborcji i że to mogłoby ich zdaniem najszybciej trafić na biurko prezydenta. Ja chciałem zapytać o pana zdanie w tej sprawie, pan już o tym wspominał. Jest także z ich strony inicjatywa, by na poziomie ogólnoeuropejskim prawo do aborcji zagwarantować. Jak pan takie zapowiedzi odbiera? Przede wszystkim bardzo chciałbym, żeby dać szansę komisji. Komisja, która dzisiaj powstanie, zaplanuje swoją pracę. Tak jak słyszałem, już powiedziałem o tym, pani poseł Żukowska wspominała o tym, że zgłosi propozycję wysłuchań obywatelskich w tej sprawie. To jest bardzo dobry pomysł, że to nie będzie komisja zamknięta gdzieś tutaj w sejmowych budynkach, tylko to będzie komisja, która będzie rozmawiała z ludźmi. Ja nie wiem, jaki ona przybierze plan, bo komisje to jest jeden z najbardziej autonomicznych bytów w Sejmie i władza marszałka nie często, że tak powiem, się z władzą komisji krzyżuje. Jak się komisja uprze, że nie chce czegoś, na czymś pracować, wtedy się zaprzęga prezydium Sejmu, próbuje się motywować. Mamy, przyznaję, pewien kłopot chyba, który obserwuję, ale to taka uwaga na boku z tym, że może nie zamrażarki, ale chłodziarki się w kilku komisjach pokazały i w tej chwili jesteśmy w procesie monitorowania tych opóźnień, które identyfikujemy i będziemy starali się zachęcać przewodniczących, żeby działali szybciej. Natomiast jeżeli chodzi o tę komisję, to myślę, że ona w ciągu paru miesięcy powinna zorientować się i skonkludować swoją pracę, mówiąc nam, czy jest w tym Sejmie większość dla jakiegoś rozwiązania, czy też tej większości po prostu nie uda się wypracować. Czy wyjdzie z niej jeden projekt, czy wyjdzie z niej kilka projektów, czy wyjdą z niej te cztery, które dzisiaj żeśmy położyli, a może uda się zrobić z nich trzy, a może będą dwa, a może będzie jeden, nie wiem. Natomiast te dyskusje o tym, czy dekryminalizacja, czy to, co proponuje Polska 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe, czy któraś z ustaw albo Lewicy, albo ta Koalicji Obywatelskiej mówiąca o 12 tygodniu i o kolejnych tygodniach, bo tam jest 18 tydzień, 24, czy ona zbuduje większość, tego dowiemy się z prac komisji. Właśnie po to powołaliśmy tę komisję. Żeby to się cały czas nie odbywało tylko i wyłącznie na sali plenarnej, gdzie te emocje czasami są nie do okiełznania, bo każdy chce się wyrazić i pokazać z tych 460 osób, czasem nad miarę, tylko w gronie, które składa się prawie w całości z kobiet i które będzie w takim gronie obradować, w którym wypracowanie, porozumienie jest łatwiejsze. To jest bardzo mądry proces w Sejmie, że te czytania odbywają się w komisjach. Tam jest krótsza droga między ludźmi. Tam łatwiej pewne rzeczy wyrozmawiać. Więc zobaczymy. Nie wiem. Teraz nie mówię nic. Czekam na efekt prac komisji.
I w zależności od tego, co komisja wypracuje, każdy z nas będzie podejmował decyzję, będzie głosował. Wtedy już absolutnie zgodnie ze swoimi własnymi poglądami, przekonaniem i tym, do czego zobowiązał się swoim wyborcom. Dziś zdecydowaliśmy o tym, że chcemy, żeby ta rozmowa trwała dłużej, a nie żeby zakończyła się przecięciem i wyrzuceniem tego wszystkiego do kosza. A to by legalna aborcja była prawem ogólnoeuropejskim, o tym środowiska kobiece mówią, taką inicjatywę podejmują, jak ma to odbiera? Wie pan, to znowu jest pytanie do środowiska przede wszystkim politycznego. Ja uważam, że najpierw powinniśmy się skupić na tym, co możemy zrobić w Polsce, bo nawet jeżeli uzgodnimy coś na poziomie europejskim, a nie będzie to implementowane do prawa polskiego, to nie będzie to miało żadnego znaczenia. Dzisiaj musimy skupić się na tym, co realnie w tych warunkach, które są, w tym Sejmie, z tym prezydentem, może za chwilę z innym, ale w tym Sejmie, przez 4 lata. Bo często w tym dyskursie mówi się o tym, że prezydent Duda przez 1,5 roku. Ale zapomina się o tym, że ten Sejm jest dużo bardziej, jeżeli państwo tak używają takiego określenia, konserwatywny niż średnia społeczna. Ten Sejm składa się w 70% z mężczyzn. To naprawdę nie jest tak, że z tego Sejmu w łatwy sposób da się wyprowadzić ustawę o 12 tygodniu choćby. Bo ten Sejm jest bardzo konserwatywnym Sejmem w porównaniu, jak patrzymy na badania z całością społeczeństwa. Jeszcze raz to podkreślam. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że naprawdę idea referendum, o której my mówimy, jest w naszej ocenie trzeciej drogi jedyną skuteczną na dziś, tu i teraz, nie w idealnym świecie. Tylko na dziś, tu i teraz drogą, żeby tę sytuację zmienić. I dlatego tak mocno przy tym pomyśle trwamy. Jeżeli będą takie okoliczności, że okaże się, że w komisji nie da się wypracować porozumienia, że będzie to się opóźniało, mam nadzieję, że nie, no to wtedy zaproponujemy komisji za ten jakiś tam czas, jako trzecia droga, uchwałę właśnie o przygotowaniu referendum. Poprosimy komisję, żeby skoro się może nie udaje w ten sposób, to może uda się wypracować jej pytania referendalne i może się uda popracować w inny sposób. Na razie nie zapeszam, na razie naprawdę z ogromną ciekawością chcę zobaczyć, czy ta komisja, i trzymając za nią kciuki, jest w stanie sprawić, że a, będzie dyskusja i ona będzie merytoryczna, rzeczowa o problemach kobiet, a b, czy jest w stanie skonkludować tę dyskusję i w jaki sposób jest w stanie ją skonkludować. Ta podróż zaczyna się dzisiaj, za 10 minut. Sam jestem, ja nawet nie wiem, kto będzie w prezydium komisji. Sam jestem ciekaw, jak to się wszystko skończy. Łukasz Perzyna, PNP24.pl. Dzień dobry. Panie marszałku, chciałem spytać o prywatną ochronę Jarosława Kaczyńskiego i możliwość, czy też zasady jej poruszania się w gmachu. To była jedna z pierwszych kwestii, którą pan marszałek po wyborze swoim zapowiadał, że będzie próbował uregulować. No dzisiaj widać właściwie tyle, że nadal ci ochroniarze prywatni Kaczyńskiego do Sejmu wchodzą. I druga kwestia. Był briefing, w trakcie którego i pan marszałek został zagłuszony, i pytania dziennikarzy zostały zagłuszone. Również pytania tych dziennikarzy, którzy na przykład chcieliby pana marszałka wtedy zapytać, dlaczego pan odwleka kwestie rozstrzygnięć dotyczących aborcji. No ale w każdym razie dzikie wrzaski to uniemożliwiły i panu odpowiedź na pytania, i nam ich zadanie. Jak na przyszłość bronić się przed takimi sytuacjami? Wiem, że jedna z osób wtedy zaangażowana w tę kocią muzykę, z tego co wiem, nie dostała później przepustki na galerię i publicznie dzieliła się swoim oburzeniem z tego powodu. Pierwsza kwestia, nie wiem jaki jest stan na dzisiaj, przyznaję, nie dopytywałem ministra Cichockiego o tę sprawę od kilku tygodni, ale dopytam. Nie wiem jaki jest status, znaczy panowie na pewno nie wnoszą broni na teren Sejmu, natomiast byli rekomendowani, z tego co pamiętam, jako Klub Prawa i Sprawiedliwości, jako, nie wiem, asystenci, jako ktoś, kto wspiera pracę posłów, i w związku z powyższym, jak państwo wiecie, każdemu klubowi przysługuje jakaś liczba przepustek stałych na wejście do Sejmu dla współpracowników, dla pracowników klubów, i to chyba z tej puli właśnie te przepustki były. Do tej pory nie było praktyki ingerowania, no chyba, że rzeczywiście naruszany był porządek w to, kto takie przepustki ma, po prostu wierzymy klubom. Ale przyjrzę się tej sprawie, zobaczę, bo mówiąc szczerze, nawet nie miałem okazji przekonać się o tym, czy pan prezes Kaczyński dalej się porusza z tą ochroną prywatną, czy też nie tutaj po Sejmie. Na pewno ona jest nieuzbrojona i to wiemy i bardzo się z tego
powodu cieszę, że to zostało sprawdzone. Natomiast sprawdzę ten wątek, postaram się jakoś dać panu odpowiedź, bo muszę zapytać ministra Cichockiego. Natomiast druga sprawa, którą pan poruszył, to jest skrzyżowanie kultury osobistej z odpowiedzialnością klubów. Te osoby, o których pan mówi, które wtedy dość głośno wyrażały swój stosunek do mnie w czasie konferencji prasowej, były zaproszone przez jeden z klubów parlamentarnych. Wczoraj zresztą miała miejsce analogiczna sytuacja, to znaczy mieliśmy gości różnych klubów parlamentarnych, niektórzy byli trochę bardziej spokojni, drudzy trochę mniej, a sprawa, o której pan mówi, związana z niewejściem na galerię, ona nie wynikała z naszej decyzji o tym, czy kancelarii Sejmu, że kogoś nie wpuszczamy, tylko z tego, że wczoraj po prostu na galerii było bardzo dużo osób, a galeria ma określoną pojemność. I w związku z powyższym kolejne osoby były wpuszczane na galerię w miarę wychodzenia innych osób. Jak państwo wiecie, w Sejmie jest co najmniej kilka albo kilkanaście wycieczek. Przychodzą młodzi ludzie, przyjeżdżają z całej Polski. Wczoraj było 37 wycieczek. Sejm się cieszy ogromnym zainteresowaniem. Ta galeria po prostu nam się zapycha, mówiąc zupełnie wprost. Ale na pewno nie było żadnej intencjonalnej próby powstrzymania kogoś przed wejściem na galerię. Inna rzecz, że z galerii nie wolno prowadzić agitacji. Ja to mówiłem państwu wicemarszałkom na prezydium, mówiąc o tym, jaka będzie moja postawa, jeżeli ja będę wtedy prowadził obrady. Nie wolno prowadzić agitacji z galerii. Nie można. Posłowie mogą się kłócić, galeria może pracę posłów obserwować, natomiast galeria nie służy do tego, żeby tam krzyczeć, wywieszać transparenty, zagrzewać posłów do tego czy innego, bo to nie jest estrada i to nie jest miejsce, w którym, to jest miejsce, gdzie posłowie też muszą mieć odrobinę przestrzeni, przynajmniej niektórzy z nich, ci, którzy chcą, do tego, żeby zastanowić się nad decyzjami, które podejmują. Zawsze miło w Sejmie, witamy gości. Ale zwłaszcza w tym bardzo tkliwym miejscu, jakim jest sala plenarna i w jej najbliższym sąsiedztwie, zawsze będziemy ostro reagować. To przy konferencjach prasowych to jest trochę inaczej, dlatego że też rozumiemy, że ludzie przychodzą do Sejmu i chcą się wypowiadać, czują, że to ważne miejsce. To w sumie dobrze, natomiast no, jak to komuś nie starcza, że tak powiem, wrażliwości na tyle, żeby pozwolić drugiej osobie mówić, to też już jest inny problem. Zwracamy na to uwagę klubom, że kancelaria Sejmu i że my tutaj w tym budynku nie jesteśmy swoimi przeciwnikami. Że my naprawdę, każdy może zrobić konferencję prasową, wyjść, powiedzieć, każdy klub czuje się tu, mam nadzieję, jak u siebie w domu i naprawdę nie musimy sobie dokładać takich wrażeń. No ale to czasami można mówić, a to i tak zostaje tam, gdzie zostaje, bo wrażenia, czy potrzeba wrażeń jest silniejsza. Ja na pewno ja do nikogo żalu nie mam, bo ja już wszystko w życiu słyszałem. W każdych chyba warunkach już miałem konferencje prasowe, a dzisiaj mogę tylko powiedzieć, odwołując się też do tej konferencji, którą pan wspomniał, okazuje się, że wtedy miałem rację. I mówię to nie dlatego, żeby powiedzieć, że to o mnie historia, tylko że takie są prawa demokracji, że czasem potrzeba więcej czasu, żeby ludzie mogli ze sobą spokojnie usiąść, porozmawiać, przetrzeć ze sobą poglądy, pozderzać się, zobaczyć co dobre i co złe. I to się właśnie teraz stało. Dzisiaj stało się w tej Izbie coś dobrego. Dziękuję bardzo. Jeszcze pytanie? Dzień dobry, Klaudia Szumielewicz, Polsat News. Panie Marszałku, pytanie techniczne. W tej kadencji Sejmu udało się uchwalić 19 ustaw, w analogicznym okresie 40. Pytanie, skąd taka różnica, jeżeli o to chodzi, o to być może opóźnienia, w cudzysłowie, że tak powiem. Czy może to ze strony prezydenta wynika to opóźnienie, czy z tego, że Sejm wolniej pracuje, czy może przez komisje, które też mają inne rzeczy do ustalenia istotniejsze? Powiedzieć, że ten Sejm tej kadencji wolno pracuje, to są chyba jakieś bardzo nieuprawnione oceny, patrząc na to, jak pracowaliśmy choćby w listopadzie. Nie było Sejmu. Ja rozmawiałem z najstarszymi marszałkami świata, z którymi mogłem rozmawiać i wszyscy mówią, nie było takiego listopada, nie było takiego w ogóle pierwszego posiedzenia Sejmu, jak myśmy robili w listopadzie, grudniu. Statystyka. Ja wiem, że statystyki są kuszące, ale one też mogą nas zwieść. To, z czym mieliśmy do czynienia za rządów PiS-u, określam delikatnie, jak mam delikatny moment, biegunką legislacyjną. Jak mam mniej delikatny, to określam dużo bardziej, powiedziałbym, dosadnie. Podaliśmy na tę przypadłość swego rodzaju stoperan, czy jakkolwiek się te leki nazywają, i tę biegunkę przyhamowaliśmy po to, żeby pacjent po prostu wrócił do formy, do normy. Znaczy rozedrgana legislacja, uchwalanie ustaw tak jak było za marszałek Witek, 2 godziny, 3 godziny, machnięcie ustawa, już natychmiast, komisja w środku nocy, to nie jest stanowienie prawa. Więc
celowo przyhamowaliśmy trochę z tym procesem. Druga rzecz, którą dzisiaj też tam widziałem materiał taki prasowy, o którym o tym mówi, Sejm tak mało dni obradował w ostatnim, ale w ostatnim miesiącu były wybory. Ale w ostatnim miesiącu były święta, więc mieliśmy celowo przesunięte to posiedzenie. Proszę pamiętać, że jeżeli Sejm obraduje, że tak powiem, fizjologicznie zgodnie ze swoim harmonogramem, to on obraduje przez 2 razy 3, czyli 6 dni w miesiącu. A więc w ciągu 2 miesięcy to jest 12 dni. Tylko że 12 dni sali plenarnej. A do tego trzeba dodać co najmniej 1 dzień z przodu, 1 dzień z tyłu intensywnej pracy komisji, której nie widać w mediach, ale one pracują, przerabiają olbrzymie ilości legislacji, sprawozdań i tego wszystkiego, czym zajmują się komisje, stanowisk. Oczywiście teraz dopiero rusza ta ofensywa legislacyjna rządu. Na dzisiejszym posiedzeniu uchwaliliśmy chyba, nie pamiętam, 6-7 ustaw, więc to zaczyna ruszać i tego będzie coraz więcej. Następne zaproponowane, już dzisiaj opiniowaliśmy, harmonogram przyszłego posiedzenia Sejmu też jest już dość wypakowane, a na pewno po drodze dojdą nowe rzeczy. A więc ta maszyna się rozpędza, natomiast naszą intencją na pewno nie jest to, żeby to był jakiś taśmociąg, którym będziemy się ścigać z kimkolwiek na to, ile ustaw wyplujemy. Bo wystarczy porozmawiać z pierwszym lepszym prawnikiem, który powie, że to już naprawdę przechodzi wszelkie pojęcie, jaki nadmiar stanowienia prawa w Polsce jest. A więc nie leczy się nadmiaru nadmiarem. Nie leczy się przekraczania prędkości dodawaniem gazu. My dzisiaj musimy się zastanowić, jak zwiększyć jakość pracy. I to są 2 ostatnie rzeczy, które powiem. Wprowadziliśmy w tej kadencji Sejmu obowiązkowe oceny skutków regulacji, które robimy naszymi siłami. To zajmuje trochę czasu, ale to musi mieć miejsce. Obowiązkowe OSR-y do wszystkich ustaw, które przez Sejm przechodzą. Na początku porządne opiniowanie. To zajmuje czasem tydzień, czasami chwilę dłużej, żebyśmy wiedzieli, czy bubel prawny nam nie został do Sejmu złożony. Jakość wreszcie, a nie ilość. I na koniec uwaga, o której już wspomniałem. Sejm zgodnie z regulaminem Sejmu ma 3, w pewnym sensie można powiedzieć, autonomiczne, ale może nie do końca autonomiczne, ale przede wszystkim jakoś ważne, bardzo i wyodrębnione organy. To jest marszałek, prezydium i komisje. Komisje zauważyliśmy, w niektórych przypadkach trochę się ociągają. I tam nie powiem o zamrażarce, ale zaczyna mi to pachnieć chłodziarką w kilku miejscach. Dlatego przeprowadzamy w tej chwili audyt prac komisji i zwrócę się do przewodniczących tych komisji, w których mamy podejrzenia, że coś utknęło, żeby to odkorkować. Bo komisje, jak komisje, ja mogę wysłać do komisji, ale jak komisja mi nie zwróci, to nie będzie tej ustawy, bo nie pójdzie na Sejm. Więc temu poziomowi komisji dzisiaj się bardzo bacznie przyglądamy. A to jeszcze dla Państwa wiadomości, bo to dzisiaj żeśmy ustalali, no mamy jeszcze 2 projekty obywatelskie, tak? To na pewno wiecie, które musimy wyczytać szybko i one najprawdopodobniej na przyszłym Sejmie będą, a więc są też ustawy i dlatego o tym mówię, które są odrzucane w pierwszym czytaniu na przykład, tak? Nie przechodzą przez tę procedurę Sejmu, one są wnoszone, ale nie mają swojego ciągu dalszego i Sejm jest też po to, żeby takie decyzje podejmować. Nie tylko, żeby z niego ustawy wychodziły, ale też po to, żeby niektóre ustawy z niego po prostu nie wychodziły. Jeszcze ostatnie pytanie. Tak, to ja już na krótko, bo pan marszałek... A gdzie pan był? U premiera? Tak? Nie, ten też, tak, oczywiście, no właśnie, że tak, pełniłem obowiązki tutaj sejmowe. Przepraszam, ale musiałem zrobić scenę zazdrości. Rozumiem, sam pan rozumiem, rozumiem. Były na sali sceny czułości, klub PiSu śpiewał Łubu Dubu, 100 lat. No właśnie, panie marszałku, dotarły do pana jakieś mają informacje. Trzeba właśnie powiedzieć. Dotarły do pana jakieś informacje na temat tego incydentu w hotelu sejmowym z 10 kwietnia? Dotarły. Jakieś szczegóły pan uzyskał? Wszedł pan w posiadanie? Bo posłowie twierdzą, że nie spożywali alkoholu i że wesoło po prostu śpiewali piosenki. Aha. I niech to wystarczy za cały mój komentarz. Wie pan, hotel poselski to specyficzne miejsce. Jak widzę, w niektórych budzi wspomnienia z internatem, z akademikiem. W czasach słusznie minionych było też zjawisko delegacji. Jak się wyjeżdżało w delegację, to obowiązywała zasada, że co było w Vegas, zostaje w Vegas. My mamy tu Vegas na miarę naszych możliwości. To też i artyści tej klasy na miarę naszych możliwości. No dzisiaj widać, że rozśpiewali się w czasie tej nocnej imprezy. A mówiąc zupełnie poważnie, to dlaczego my wiemy o takich imprezach? Dlatego, że ludzie dzwonią z miasta. Mieszkańcy ulicy Frascati, mieszkańcy ulicy Wiejskiej,
dzwonią najpierw na policję, że nie da się spać, bo ktoś wyje w hotelu poselskim pieśń o Grzegorzu Braunie, po czym policja dzwoni do Straży Marszałkowskiej. Straż Marszałkowska interweniowała w tej sytuacji trzykrotnie. Była też interwencja policji. I co mogę Państwu powiedzieć? Podziwiam nie tylko wokal, ale podziwiam też krzepę tych młodych osób, które po tak trudnej nocy były w stanie jeszcze znieść taki dzień pracy sejmowej, jaki mieliśmy dnia następnego, a nawet żywo występować w niektórych miejscach. Ja już nie jestem w tym wieku, ja już bym tak nie potrafił. Ja muszę odespać. Nie natomiast... korciło pana, żeby przebadać alkomatem posłów? Rozumiem, że pan jest kierownikiem tego zakładu pracy. Ja jestem kierownikiem tego zakładu pracy, natomiast oni są, jeżeli są w hotelu sejmowym, to są po pracy, choć na terenie zarządzanym przez Kancelarię Sejmu. Ale pytam o ten dzień następujący po. Wie pan, jakby panu odpowiedzieć? Ja jestem w Sejmie pierwszy raz i pewne rzeczy, na szczęście marginalne, ale nie mieszczą mi się w głowie. Będzie taki czas, kiedy będziemy się musieli zastanowić nad tym, jak nie naruszając immunitetu, nietykalności fizycznej parlamentarzystów, sprawdzać też czasami, czy nadają się do użytku, mówiąc zupełnie wprost. To są, obserwuję to od paru miesięcy, marginalne sytuacje, ale jest już parę osób na mojej liście. To już jest moja słodka tajemnica. Ja, jeżeli widzę taką sytuację na sali obrad, to najpierw, a było tak, proszę pana posła, żeby kontynuował swoje bycie zmęczonym w innym miejscu. Zawiadamiam klub, proszę, żeby coś z tą sprawą zostało zrobione. I drugiej takiej szansy nie będzie. To znaczy za drugim razem będzie wszystko to, co przewiduje regulamin Sejmu, z całą surowością i stanowczością. Natomiast ten hotel sejmowy, no ja bym chciał kiedyś może doprowadzić do tego, żeby oni wszyscy jednak na mieście mieszkali, no ale mamy ten hotel sejmowy, więc z niego korzystamy, tylko że tam problem by nie zniknął, tylko rozlał się po dzielnicach Warszawy. Trudna sprawa, trudne miejsce, ale wiemy, kto to był, komunikat został wysłany, jeżeli takie rzeczy będą się powtarzały, a niestety powtarzają się we wszystkich kadencjach tego Sejmu, to będziemy działać dużo bardziej zdecydowanie. Jeżeli ktoś konsekwentnie będzie zakłócał wypoczynek innych posłów poprzez swoją twórczość, czy wokalną, czy będzie recytował poezję, czy będzie robił coś przez okno, albo jeszcze jakieś inne rzeczy, różne rzeczy tu się zdarzały, to po prostu odbierzemy mu prawo do zakwaterowania w hotelu poselskim i niech szuka szczęścia gdzie indziej. To już to właściwe pytanie, które chciałem zadać, panie marszałku. Zostałem zainspirowany. Panie marszałku, chciałem zapytać o te komisje sejmowe, bo powiedział pan, że jest niezadowolony z niektórych szefów tych komisji, że pachnie to panu chłodziarką. Planuje pan dokonać rekonstrukcji szefów sejmowych komisji? Nie, bo ja nie mam takiego prawa. Prawo ma wyłącznie Sejm, który wybiera członków komisji, a one później wewnątrz rządzą się same. Natomiast mam prawo zapytać, co jest z projektem, ile jeszcze, kiedy mogę się spodziewać. I spodziewam się, że w wielu przypadkach ta odpowiedź nadejdzie natychmiast i załatwimy sprawę. Natomiast faktem jest, że dzisiaj nie tylko Sejm musi pilnie, mówię o plenarce, pracować, ale w komisjach też sprawy muszą przyspieszyć. I będę, jeżeli dojdę do wniosku po tym audycie, że ta skala jest znaczna, to najpierw poproszę przewodniczących komisji, żebyśmy usiedli razem u mnie w gabinecie i spróbowali wypracować jakieś rozwiązania. Bo tu nie chodzi o karanie. Ja ostatnio rozsyłałem upomnienia dla posłów, którzy nie chodzą na komisję. Po pierwszych 3 miesiącach taka analiza jest robiona, a po kolejnych 3 miesiącach już są zabierane pieniądze z tych dodatków, które mają w tych tak zwanych płatnych komisjach. Natomiast tutaj najpierw skończmy ten audyt, jak zobaczymy, jaka jest skala, to będziemy szukać rozwiązania. To się na pewno da zrobić, bo współpraca i w prezydium, i w konwencie idzie naprawdę dobrze. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Redakcja Wolne Konopie. Proszę bardzo. Panie marszałku. Pierwszy raz odpowiadam na pana pytanie. Tak, państwa. Pierwszy raz. Ja redakcja. Jestem profesjonalnym dziennikarzem, ale chciałem zadać panu ważne pytanie. A pan naprawdę jest z redakcji Wolne Konopie? Znaczy, jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Wolne Konopie. Wspaniale.
Tylko tak gwoli uściślenia. Konferencja prasowa jest jednak dla dziennikarzy, a nie dla prezesów Stowarzyszenia Wolne Konopie, ani każdego innego stowarzyszenia. Rozumiem, ale mogę zadać pytanie, bo... To już zależy od pana marszałka, ale co do zasady... Pan odpowiedział. Proszę bardzo. Jest wysłana, bo no, to jeszcze nie dostaliśmy. Okay, no, to jest sprawa, jest jedno krótkie pytanie. Kilka tygodni temu przeprowadziliśmy sondaż badań opinii publicznej w CBOS-ie. 73% Polaków odpowiedziało, że jest za zaprzestaniem karania za posiadanie małych ilości marihuany. I chciałem się zapytać, czy zastanawialiście się państwo nad rozszerzeniem waszego planowanego referendum o kolejne pytanie dotyczące tej kwestii światopoglądowej, czyli o zaprzestanie karania za posiadanie. To nie jest kwestia światopoglądowa w mojej ocenie, ale oczywiście możemy toczyć spór, co jest kwestią światopoglądową, a co nie. Wiem, że państwo korespondencję z nami prowadzą. Zdaje się, nie pamiętam, pytam dyrektora Zakroczymskiego, czy tam był projekt obywatelski jakiś szykowany? Tak, tak, tak. Czyli zbieracie podpisy, znaczy, pod projektem? To znaczy nie. Myśmy złożyli pytanie o to, aby spotkać się z panem bądź państwa przedstawicielem na temat prac, na temat polityki narkotykowej. Każdy lider obecnej partii rządzącej mówi o tym, że trzeba by było to zmienić, więc dobrze by było zabrać się za to. Chcielibyśmy pomóc merytorycznie w tej kwestii i rozpocząć pracę po prostu. To najlepiej będzie zrobić to w ten sposób, żebyście porozmawiali z posłami, bo 15 posłów ma prawo zgłosić projekt ustawy. Jeżeli taki projekt zostanie do mnie zgłoszony, ja panu daję zobowiązanie, że będziemy go procedować, ja go natychmiast, jeżeli będzie dobrze napisany, wyślę do odnośnej komisji, nadam numer druku. Proszę się tutaj, proszę nie mieć żadnych wątpliwości. Natomiast to pracę powinniście zacząć jednak polityczną, z tymi, którzy mogą uruchomić proces ustawodawczy. Jeżeli to nie będzie rząd, to jest to 15 posłów na przykład, więc znajdźcie 15 posłów, napiszcie projekt ustawy i wtedy mamy o czym rozmawiać. Super, dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie marszałku. Do zobaczenia.